No elo, ja jestem Sopkan, a dzisiaj przedstawię Ci 10 faktów i ciekawostek o GTA 5. Jeżeli Ci się spodoba, zostaw lajka i suba, a my przechodzimy do odcinka. Ciekawostka pierwsza. GTA 5 pobiła 6 rekordów Guinnessa, takich jak najlepiej sprzedająca się gra akcji w ciągu pierwszych 24 godzin, najlepiej sprzedająca się gra wideo w ciągu 24 godzin, produkt branżowy rozrywkowej, który najszybciej zarobił miliard dolarów, gra wideo, która najszybciej zarobiła miliard dolarów, najlepiej zarabiająca gra wideo w ciągu pierwszych 24 godzin, największy przychód wygenerowany przez produkt branży rozrywkowej w ciągu 24 godzin i najczęściej oglądany zwiastun gry akcji. Ciekawostka druga. Jest to pierwsza gra z serii, w której cała mapa jest dostępna od początku rozgrywki. W poprzednich częściach cyklu niektóre obszary były odblokowywane dopiero po ukończeniu odpowiedniej misji. Ciekawostka trzecia. Gdy ukończymy grę na 100% i udamy się na szczyt góry Chiliad w deszczową noc, to o godzinie 3 ujrzymy tam UFO. Ciekawostka czwarta. O 3 w nocy koło latarni morskiej na górze Gordo pojawia się duch dziewczyny. Gdy podejdziemy do niej za blisko, zniknie. Ciekawostka piąta. Przemierzając głębiny łodzią podwodną, można natrafić na rozbite UFO. Ciekawostka szósta. W pewnej misji pobocznej pod tytułem Dziady występuje nawiązanie do książki pod tytułem Dziady Adama Mickiewicza. Ciekawostka siódma. Mapa San Andreas jest większa niż cała wyspa Manhattan. Ciekawostka ósma. Nazwa firmy Trevora Phillipsa, TPI Enterprises, to także nazwa australijskiej spółki przetwarzającej maki lekarskie na opium. Ciekawostka dziewiąta. W Ludendorffie pod mostem, przez które gang przejeżdża w misji Prolog, jest zamarznięta rzeka, w której znajdują się zwłoki kosmity. Ciekawostka dziesiąta. W Yellow Jack Inn znajdują się ślady z krwi wokół stołu z 8 bilami. Może to być nawiązanie z seryjnym mordercą Merle Abrahamsem, jego obsesją na punkcie cyfry 8. To by było na tyle, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka i suba. W opisie macie Discorda, na którego też zapraszam. Był z Wami Sopkan, do następnego, yo!